A Izraelici, mieszkający w Judei, usłyszeli o wszystkim, co Holofernes, naczelny wódz asyryjskiego króla Nabuchodonozora, uczynił narodom i jak złupił wszystkie ich świątynie i wydał je na zniszczenie. Ogarnął ich więc bardzo wielki strach przed nim i przerazili się ze względu na Jerozolimę i świątynię Pana, ich Boga, ponieważ dopiero co wrócili z niewoli i ostatnio cały lud się zgromadził w Judei i poświęcono po zbezczeszczeniu naczynia ołtarz i przybytek. I rozesłano posłów na cały obszar Samarii, Kona, Bethoron, Belmain i do Jerycha, Choby i Esora i do wąwozu Salem. Następnie pozajmowali wszystkie szczyty wysokich gór i umocnili położone na nich osiedla. Zaopatrzyli się w żywność na wypadek wojny, ponieważ niedawno były na ich polach żniwa. A najwyższy kapłan, Joakim, który w owych dniach był w Jerozolimie, napisał list do mieszkańców Betulli i Bajtomestaim, które leży naprzeciw Ezdrelonu, przed równiną blisko Dotain, nakazując im, aby obsadzić przełęcze górskie, ponieważ tamtędy wiodła droga do Judei i łatwo było powstrzymać wrogów w czasie natarcia, bo przejście było wąskie, tylko dla dwóch ludzi. I uczynili Izraelici stosownie do rozkazu najwyższego kapłana Joakima i rady starszych całego ludu izraelskiego, którzy zasiadali w Jerozolimie. I wszyscy mężowie izraelscy błagali Boga z wielką wytrwałością i umartwiali się surowym postem. Oni sami, ich żony i dzieci, jako też bydło i każdy przybysz, najemnik i niewolnik kupiony, nałożyli wory na biodra. A wszyscy mężczyźni izraelscy, kobiety i dzieci, mieszkający w Jeruzalem, upadli na twarz przed świątynią, posypali głowy swoje popiołem. Odziany w wory wyciągali ręce przed obliczem Pana. Także ołtarz opasali worem i jednomyślnie gorąco wołali do Boga, Izraela, aby nie wydawał ich dzieci na porwanie, ich żon na łup, miast na dziedzictwa, na zniszczenie, świątyni na zbezczeszczenie, zniewagę i szyderstwo pogan. A Pan wysłuchał ich wołania i wejrzał na ich udrękę. Lud pościł przez wiele dni w całej Judei i w Jerozolimie przed świątynią Pana Wszechmogącego. Najwyższy zaś kapłan Joakim i wszyscy stojący przed Panem kapłani i posługujący Pana, opasawszy biodra swe worami, składali ustawiczne całopalenia, śluby i dobrowolne dary ludu. Na ich zawojach był popiół. Wołali ze wszystkich sił do Pana, nawiedził cały dom Izraela. Oznajmiono Holofernesowi, naczelnemu wodzowi sił zbrojnych Aszura, że Izraelici przygotowali się do wojny. Zamknęli przełęcze górskie i umocnili wszystkie szczyty wysokich gór, a na równinach poustawiali przeszkody. A on wpadł w gwałtowny gniew i wezwał wszystkich książąt Moabu i dowódców Ammona oraz wszystkich satrapów wybrzeża. I przemówił do nich: Synowie Kanaanu, odpowiedzcie mi, co to za naród mieszka w górskiej krainie i co za miasta oni zamieszkują? Jaka jest liczebność ich sił zbrojnych? W czym tkwi ich moc i siła? Kto stoi na ich czele jako król dowodzący ich wojskiem? Dlaczego wzgardzili mną i nie wyszli mi na spotkanie, inaczej niż wszyscy mieszkańcy zachodu? Na to odpowiedział Achior, wódz wszystkich Ammonitów. Niech Pan mój posłucha mowy z ust swego sługi, a opowiem Ci prawdę o tym narodzie, który zamieszkuje tę górską krainę blisko Ciebie. Nie wyjdzie z ust Twego sługi żadne kłamstwo. Naród ten to potomkowie Chaldejczyków. Najpierw byli przybyszami w Mezopotamii, ponieważ nie chcieli iść za bogami swoich przodków, którzy mieszkali w ziemi chaldejskiej. Oni odstąpili od drogi swoich przodków i zaczęli oddawać cześć Bogu Nieba, Bogu, którego uznali. A gdy ich wypędzono sprzed oblicza ich bogów, uciekli do Mezopotamii i mieszkali tam przez wiele dni. A ich Bóg polecił im wyjść z tego miejsca zamieszkania i udać się do ziemi Kanaan. I osiedlili się tam, wzbogacili się w złoto, w srebro i w bardzo liczne trzody. Potem udali się do Egiptu, ponieważ głód zapanował w całej ziemi Kanaan. Tam byli przybyszami, jak długo byli żywieni. Tam też rozrośli się wielkie mnóstwo i niezliczone było ich plemię. Ale król egipski powstał przeciwko nim i podstępnie gnębił ich pracą przy wyrabianiu cegieł. Uciskano ich i uczyniono ich niewolnikami. A oni wołali do swego Boga. On zaś poraził całą ziemię egipską plagami, na które nie było lekarstwa. I wyrzucili ich Egipcjanie ze swej ziemi. Bóg zaś wysuszył przed nimi Morze Czerwone i poprowadził ich drogą pod Synaj i do Kadesz Barnea.
a oni wypędzili wszystkich mieszkańców pustyni. Sami osiedlili się w ziemi Amorytów i dzięki swej sile wytracili wszystkich Heszbonitów. Potem przekroczyli Jordan i zawładnęli całą górską krainą. Wypędzili od siebie Kananejczyków, Peryzytów, Jebusytów i Sechemitów, a także wszystkich Girgaszytów i mieszkali tam przez wiele dni. Dopóki nie grzeszyli wobec swego Boga, szczęście im sprzyjało, ponieważ z nimi jest Bóg, który nienawidzi zła. Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przykazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach i oprowadzono ich w niewolę do obcej ziemi. Świątynie ich Boga zrównano z ziemią, a ich miasta zdobyli ich przeciwnicy. Ale teraz nawrócili się znowu do swego Boga, przyszli z miejsca, gdzie byli rozproszeni i zajęli Jeruzalem, gdzie się znajduje ich świątynia i zamieszkali górską krainę, ponieważ była bezludna. A teraz władco i panie, jeżeli jest w tym narodzie jakaś wina i jeśli zgrzeszą przeciw swemu Bogu, to my dostrzeżemy w nich tę przyczynę upadku, a wtedy wstąpimy na górę i będziemy walczyli z nimi. Jeśli jednak w tym narodzie nie ma nieprawości, to niech odstąpi Pan mój od nich, by przypadkiem ich nie obronił ich Pan i Bóg i abyśmy się nie stali pośmiewiskiem wobec całej ziemi. A kiedy Achior skończył mówić te słowa, szemrał cały lud otaczający namiot dookoła. Dostojnicy zaś Holofernesa i wszyscy zamieszkujący wybrzeże oraz ziemię Moabu powiedzieli, żeby posiekać go na kawałki. Czyż będziemy się bali synów Izraela? Przecież to naród, w którym nie ma ani potęgi, ani siły do poważnej walki. Dlatego wstąpmy na góry, a oni staną się pastwą całego Twego wojska, o władco Holofernesie. Piękno kobiety. Według mnie piękno kobiety jest przede wszystkim w jej wnętrzu. I oczywiście to też, co jest na zewnątrz, ale najważniejsze jest to, co jest w jej środku. Ta jej kobiecość, która jest dla mnie przede wszystkim taką umiejętnością odczuwania tego, co czuje druga osoba. Umiejętność takiej empatii. Umiejętność opieki, troski nad drugim człowiekiem. Takie trochę opanowanie emocji, bym powiedziała. Takie uspokojenie sytuacji. Tworzenie takiej dobrej domowej atmosfery. Myślę, że to jest dla mnie kobiecość. No i te wszystkie jej piękne cechy się składają na jej piękno.